taki miejski ośrodek kultury w Terespolu. Chociaż dzisiaj od Terespola już kawałek żeśmy odjechali. Jesteśmy pod mostem drogi powiatowej Zalesie Kijowiec. I za moment, panie Łukaszu, co żeś ciekawego zaproponowali mieszkańcom Terespola? Tak, pomyśleliśmy, że nie mamy zbyt wiele do roboty względem imprez takich bardziej masowych, więc musimy zrobić coś bardziej rekreacyjnego. Wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić spływ kajakowy. Nasz przyjaciel, który ma kajaki, Łukasz Wenda, zgodził się nas przyjąć. No i tak oto jesteśmy i mam nadzieję, że będzie w kawał dobrej zabawy, a większość ludzi, z tego co wiem, jest tu pierwszy raz. Będzie miał pierwszy raz na kajaki. Czego ci życzyć w takim razie? Do płynięcia do końca. Chociaż wiesz, jak wiosła się trzyma. Lubię pływać, a jak mogę jeszcze pływać w kajaku, to jest super. Super. Krzyknął po raz pierwszy? Po raz pierwszy. Ten pierwszy raz był na jakiej rzece? To było na jeziorze, gdzieś na Mazurach. Na pewno było spokojniej. Ciekawe jak tutaj z prądem rzeki, co prawda niewielkim, ale wciąż. Było większe zainteresowanie niż jakby jest obecnie, ale no, z przyczyn różnych indywidualnych, z około chyba 13 osób odeszło. Więc pomyślimy sobie, że dla tych 13 osób zrobimy jeszcze raz. Może w lipcu.